Oj, woda tu leje się. Skąd ta woda się leje w ogóle? O the hell? Cały dom się zalał. Pimpek, musimy uratować nasz dom. Weź, wciągaj to, szybko. Wszystko, nosem. Wszystko niech je. Co ty robisz? Pimpek, co ty robisz? Ty miałeś ratować ten dom. Pimpek robi pupu. Nie, zły Pimpek. Co ty robisz, Pimpek? Kolejny piękny dzień, Maćku. Siadaj na mój wypierdziany w kosmos rowerek. Jedziemy teraz na przygodę życia, czyli jedziemy na zwiat naszego domu. Dobra. Ej, kurde, ty taki ciężki jesteś, że ja ledwo mogę tutaj pchać ten rowerek. Szybciej i uważaj na przeszkody. Podniosłem. Gdzie ty mi to wpychasz, ten puder? Weź! Spokojnie, to tylko delikatnie. Jak delikatnie? Pół butelki mi wsadzasz w tyłek. Maciek, bo ja już nigdy nie będę mógł usiąść. Co ty robisz? Ciężkie zdrowia. Maciek, ile razy ci mam powtarzać, że robimy family friendly content, a ty mi tu jakieś białe proszki wciągasz. Jak chcesz coś powciągać, to tu... tylko. Jak chcesz sobie... Nie, zabierz mnie stąd, nie. No, jak chcesz mąkę basie wciągać, to u siebie. A jak jesteś u mnie w gościach, to masz tutaj pieluchy stare, możesz sobie powciągać. No, to uważaj, bo następnym razem cię tam zostawię i zamknę na noc całą. No dobra, przepraszam już. Wow. Co się dzieje? Ty, no ja nie mogę. 30 kilo od razu rzuciłeś, nie? Czekaj, zjem sobie. Ej, co ja robię? Co ja teraz właśnie zrobiłem? O, nie wiem, co zrobiłeś. Wróciłem na moment. A co to jest? Co ja robię? Nie siedzisz na rowerku. Na pewno nie siedzę na rowerku. Nie. Mam plan! Słuchaj, ostatnim razem wzięliśmy Fafika i odkryliśmy jego magiczne moce, że on potrafi zjadać wszystkie śmieci. A wiesz co to oznacza? Że w końcu będziemy mogli zrobić porządek w kuchni. Tak. Dawaj do Fafika. Ale zanim tam pójdziemy, musimy najpierw zrobić mega bałagan, tak żeby Fafik miał co jeść. Bo ale wszędzie robimy? Najpierw kuchnia. Najpierw Pimp My Kuchnia, a potem zrobimy resztę. Ale wiesz co, jeszcze bym poszedł do warsztatu starego, do tego, jak to się mówi, piwnica, tam gdzie cię trzyma, i tam znajdziemy jakieś narzędzia może, które tam nam pomogą. Ciekawego nie było w sumie, wiesz? Jak to nic nie było? Chodź, siadaj tutaj. Nie, codziennie tam spędzam czas. Nie, czekaj, to nie jest piwnica. Co to jest? Jak to się nazywa? Znowu za tajemniczymi drzwiami gdzieś się schowałeś. Już wchodzę, uwaga, nie podgląduję, mam zamknięte oczy. Ała! Co jest? Co się stało? Nie. Moja zemsta! Utopię cię w kiblu! Dla cię, bliźniaku! Utopię cię w kiblu! Ej, no i zepsułeś mi! Nie, ty zepsułeś. No i co teraz? Jak się stary dowie, że mu przepychaczkę zepsuł, to mnie wydziedziczy z domu po raz kolejny. Ja już w ogóle nie będę miał domu. Dobra, po problemie, patrz. Po problemie. Zjadłem. Zjadłeś przepychaczkę. Po problemie. Ja! Ty widzisz tego łysego, jaki on brzydki jest? Co to jest? Co to taki brzydziel? To ty. Jak to ja? Niemożliwe, ja nie jestem taki brzydki. Ja jestem dużo ładniejszy. On nawet zębów nie ma. A ja codziennie myję ząbki, co to ma być? Nie podoba mi się, to jest jakiś frajer. A ten drugi po lewej to już w ogóle. Jakiś niebieski, zielony, co on to robi? To ja jestem przecież. Aha, no chyba, że tak. To słuchaj, idziemy po tego pimpka naszego, nie? Dobra. Ale czemu lejesz wodę? No niech się leje, przecież musimy umyć później podłogę. Aha, ty, faktycznie, dobra. Ty to jednak mądry jesteś. Ty to jednak jesteś... No, niech się leje, niech się po prostu leje. O, tu jest chyba ta pralnia, to tu chciałem się dostać. To jest tu? To jest tu! Ale ty na mnie nigdy nie czekasz. No przepraszam, no, bo jestem szybszy, a ty kurde, mówię ci, nie chodzi się na dwóch kółkach, tylko na czterech, masz większy napęd wtedy. Rany, Julek. Znalazłem to! To jest to, co ja zawsze chciałem mieć. To jest mechaniczna łapka, którą możesz łapać przedmioty na odległość. I możesz na przykład podnieść sobie taki dzbanek, albo na przykład mnie i pod tekstury. Ej, wychodź stamtąd. No. Ej, już topisz mnie. Jak cię topię? Jak cię topię? No, udusiłeś. Co? Ty żyjesz? Jest woda pod podłogą. Jak? No bo zalałeś sam nam dom. Ile razy ci mówiłem? Ty jesteś niepoświęcony? Stary, ty masz szczęście, że Umyjemy podłogę, mówił. Zalaliśmy piwnicę, jeszcze lepiej. Gdzie jest mój braciszek? Wcale go nie widzę w tym czarnym śmietniku. Wcale go nie widzę. Maciek jest taki głupi, że mnie nawet nie może znaleźć w tym. Ale jestem mądry. Chyba się schował tutaj. Zobaczmy, czy tutaj się nie schował. O, sprawdźmy. Wejdźmy. O kurde! Zamknij mnie. I'm stuck. I'm stuck. I'm stuck. My... kuradę. Ty jesteś niereformowalny po prostu, nie? Dziękuję. No nie, znowu zrobiłeś to samo, dusisz mnie, pod wodą jestem, no. Jak pod wodą jesteś? Gamoniu. No jak? No jak? No trzymam cię, nie trzymam cię, o co chodzi? No ja cię przy suficie trzymam, a ty mówisz, że cię duszę. Czym? Oj, woda tu leje się. Skąd ta woda się leje w ogóle? No ona jest pod całym domem, mówię ci właśnie. Cały dom się zalał. Teraz woda się pojawiła. Maciek, coś ty narobił. Umarłem. Coś ty narobił. Wszystko jest zalane w wodzie. Mamy powódź. Jaką powódź? Przecież mieliśmy podłogi umyć. Zalałeś cały dom. Jak się ojciec dowie. Jak przecież się ojciec podłogę dowie. Mieliśmy tylko umyć, o co ci chodzi? No to, że się zajebiście umył. To przecież dobrze jest. Cieszę się, że zmywarki nie odpaliliśmy. O! Ej, w sumie. A jakbym ją tak włączył? Aś próbuj. O, i co ona robi teraz? Ona coś robi? Ty, ja się tu zamknę może. O, 3, 2, 1 jest napisane. Mleczny start! Woo! Lecę w kosmos, Maciek! Mówię ci, lecę w kosmos, ja to czuję w kościach. Pierwszy kosmonauta baby, jej! Aż zmieniam w ogóle, ja się zaczynam robić jak eufolutki. Jestem już fioletowy nawet. Ale czad, o! Wylądowałem! Wylądowałem! Udało mi się! Ale powiem ci, że kurde, ten kosmos to strasznie podobny do tego ziemskiego. Czekaj, ugaszę tą wodę! Ugaszę ją! To jest na pewno dobry pomysł, żeby to zrobić. Dasz ladę? No dasz ladę, czy do ciebie przylecieć? Czekaj, muszę iść po Pimpka chyba. Dobra. Pimpek! Trzeba wciągnąć wodę. Pimpek, słuchaj, musimy uratować... Kurna, Pimpek, czemu? Co ty, Pimpek, robisz? Czemu pływa? Pimpek się topi! Pimpek się topi! Pimpek, co ty robisz? Pimpek, musimy uratować nasz dom! Weź, wciągaj to, szybko! Wszystko, nosem. Wszystko niech je. Wszystko. Nosem, wciągaj to. Pimpek. Bardzo ładnie, Pimpuś. Pimpek, jesz to? Co ty robisz? Pimpek, co ty robisz? Ty miałeś ratować ten dom. O kurde, Pimpek. Czy Pimpuś robi to, co ja myślę? Pimpek robi pupu. Nie, zły Pimpek. Zły Pimpek. Co ty robisz, Pimpek? No nie, no nie. Nie dość, że zalane wszystko, to jeszcze obsrane. Weź jeszcze wannę odpal. Niam. Bo trochę mało. Ej, faktycznie! Została jeszcze wanna. Dobra, no to jak już myć podłogę, no to z grubej rury, nie? Dobra, czekaj. To zakręcimy. I weźmiemy, odpalimy wodę. O, jest! O, dobrze. Niech się wylewa, trochę świeżej wody. Jak się deskę podnosiło do góry? Pewnie przepychaczką, ale ty ją zniszczyłeś. Idziemy stąd. O! Mamy basen, mamy podwójny basen. To dobrze, bo ciepło jest, w sumie to dobrze, że basen. Okej, no to Pimpuś, chodź, robimy sobie backflipy jeszcze do wanny. O, zrób salto, będziemy oceniać. Dobra. Raz, dwa. Wow. Nice, widziałeś to? 10 na 10 było. To było 10 na 10, no co najmniej. Dasz radę na koniec basenu? No spróbuję. Wow, dolecę, yes! Wylądowałem na sofie. Nice! Nie no, super. Ja i mój piesek. A ciekawe, co się stanie, jak mój piesek weźmie i zrobi kubkę w basenie. To gówno się polało. Wszyscy mają niebieską wodę, a my mamy brązową. Ja nie wiem, kto to będzie pływać, ty to wiesz? Co ja to robię z tym? Co się dzieje? Chyba to zjadłem. Chyba mi nie służy kupam. Maciek, wstawaj z tego łyżeczka. Mamy misję do zrobienia. Ty obczaiłeś, że nasz czas w ogóle jest do tyłu idzie? Coś tu się stanęło. My jesteśmy w jakimś paradoksie czasoprzestrzennym. Ja to oglądałem kiedyś. To się nazywało Incepcja. No i znowu zaczęłaś ciasteczko. Tyle razy ci mam powtarzać, że masz się ze mną podzielić ciasteczkiem. No nie chciałeś, no ty stałem się z tobą, było poprosić. I mówiłeś coś o Incepcji. No Incepcja, że jak i incepcują się potem takie rzeczy tam normalnie. Ja jestem za młody, ja mam 2 miesiące, żeby zrozumieć to, ale no tam incepcowali się, nie? I tam było, że czas spowalniał i takie rzeczy, nie? I tu masz biało na czarnym. Tu, widzisz? On do tyłu idzie. To jest znak, że... Co ty robisz? Ty mnie nie traktujesz poważnie, ja tu jakąś Nie, ja myślałem, że to zaciarowane jest, jednak nie jest zaciarowane. Twój mózg jest zaczarowany co najwyżej. Ja ci mówię cały czas, że to jest jakiś rządowy spisek po prostu, nie? Że my jesteśmy w jakimś paradoksie, żyjemy i cofamy się w czasie. Tak! O, masz rację. Ciszej. W sumie masz rację, przecież tyle kamer mamy. Ty, ale zauważyłeś, że te kamery zniknęły? Nie ma kamer. Co się stało? Jak to się stanęło, że kamery zniknęły? Szalikan. Ała, czekaj, bo... Mówiłem, że to pomieszczenie się zmienia czasami samo, nie? Jak to się... To nie dość, że... się. Nie było klatki tam po prawej stronie u góry. Nie było, tak? Nie. To musimy tam wejść w takim razie. Ale najpierw, żeby się tam dostać, musimy ją chyba zedrzeć jakoś? Weź tam rzuć czymś. Ty, nie, tak. A ja oglądałem była. To. Ja oglądałem takie rzeczy. Tam Hagi-Wagi jest. Hagi-Wagi? No taki stworek. On mieszka w wentylacjach i jak jesteś niegrzeczny, to on wychodzi do ciebie. Jak nie zmieniasz pieluchy często, to on wychodzi do ciebie i straszy cię u ciebie w łóżeczku. Więc nie, nie możemy. Ja się boję, ja nie. Ale idę. Nie, musimy tam. Jest, no, jest dzień. Jest jeszcze dzień, więc nie powinien nas zaatakować. Ale na wszelki wypadek weźmiemy klocki bojowe. Okej, uwaga. Balans. A może gitarą muszę rzucić? Ojej. O, dobra, to teraz ja idę. A, kurde, czekaj, nie jestem. Nie, ja spadłem. Jak spadłeś? Gdzie spadłeś? Ja spadłem, za szafę. Aha, no i utknąłeś tam. Jak ja cię teraz tamtą wyciągnę? I'm stuck. Ty, Deklu, jak ja cię mam teraz O, Maciek w swoim naturalnym środowisku. Tam, gdzie twoje miejsce. Wracaj do tej szafy. Już. Nie. Wracaj do szafy. No. Tylko straciłem zdrowie na tym wszystkim. Patrz, udało mi się ściągnąć tą kratkę, ale musisz się tu dostać do mnie. No. Ale rzuć mi klocka, bo straciłem klocki. Jakieś ostatnie słowa do mnie masz? Za późno. Co się stało? Czemu ty umarłeś? Wróciłem do magicznego świata. A, bo ty klocki zażarłeś, zapomniałem. No przynajmniej robisz zdrową kupę. Twardą. Naszym zadaniem jest wejście do tej narni tutaj. Tylko nie wiem, jak tam wejdziemy. Ej, tam się nie da wejść! To jest oszukana narnia! Oszukane. To jest oszukane! Ja wiedziałem, że te programy telewizyjne i całe te YouTuby kłamią z tym Hagim-Wagim. Ale wiesz co? Mamy jeszcze jeden taki wentyl tutaj. I może to jest ten właściwy. Może ten jest oszukany. Może to też jest wina rządu. Może oni oszukują nas jak z tym zegarem, że on do tyłu czas leci. Żeby nie chcieli... blaciszku tam skoczyć? Czekaj. Ty, a może poskaczemy po Sofię i wtedy... O! Znalazłem! Dobrze kombinuję. A, mówię ci, 200 IQ. No wybijcie się. O, jest, ja prawie. Nie! Nie! Jedyna rzecz, która mogła być. Zepsułeś nasz... No, a ja? No na pewno nie ja. No przecież widziałem, że to ty. No ja pierdzielę. No i co teraz zrobimy? Tamto kratkę musimy jakoś zrzucić. Nie wiem, jak to zrobisz. Rzucaj tam klockami. Ile fabryka dała? Dawaj, rzucaj. Nie mogę rzucić? Nie, konika zostaw, ale... Muszę zobaczyć, czy konika też da radę. Konika w to nie mieszaj, to jest mój konik i on nie bierze w tym udziału, jasne? No zostawisz tego... Co to jest? Jakaś pułapka. Przecież tu jest mydło kratka. Za mną leci. Nie. Czemu to mydło jest coraz większe? Nie wiem. Czemu nie dotykaj go, nie dotykaj go. No czemu go dotykasz? Mówię ci, żebyś go nie dotykał. Zobacz, co się stało z tym mydłem. No a co się miało stać? To zwykłe mydło. Tutaj. No tak, tam musimy wejść, tylko wiesz co tu jest? Ja widzę smartfona tam. Tu jest jakiś smartfon. Go musimy wejść na... Bierz, może będziesz mógł zadzwonić. Do kogo? Ej, po pizzę może zadzwonimy. Co zamawiamy? Po pizzę, hawajską. Baby comes, security. Ej, tu są kamery. Wow. Ja tu widzę kamery, stary. Możemy siebie sami podglądać. Ej, ty nie uwierzysz? Możemy zamawiać rzeczy z AliExpress. To co zamawiamy? Co nam potrzebujemy? Są jakieś kluczyki. Jest... Dobra, zamawiam benzynę. Słyszysz? Leci coś? Słyszę, coś leci. Chodź, idziemy przed drzwi. O, moje zamówione rzeczy przyleciały z AliExpress. Ja! Możemy w końcu zrobić grilla! Jak to przystało? Ja pierdzielę! To ile? O, stary! Ale czad! Dobra, jak się tego używa? Robimy grilla przed domem. Pomóż mi. Pomagam. Jak zobaczy tata, że zrobiliśmy grilla i kupiliśmy jeszcze na promocji tyle w ogóle benzyny, to będzie z nas zadowolony. Maciek, jesteś gotowy? Ja jestem gotowy. O! Się podpaliłem! Podpaliłem się! Ty czerwony jesteś, ty siatanie, ty jeden, ty. Maciek, czy tam się to pali, czy się nie pali? Bo nie widzę. Nie mogę wyjść z domu. Bardzo średnio. Średnio? Dobra, czekaj. No, słabe to ognisko. Teraz się jara. Ale czemu w tym stoisz? Wychodź z tego, bo umrzesz. Nie masz plecaczka na sobie. Maciek! Nie, no i u mnie jest... Gites. Jak gites? No gites, nie palę się. Okej, mamy problem. Nie przemyślałem tego, że jak podpalimy nasze drzwi wejściowe, to nie będziemy mieli jak wrócić do domu. Musimy iść tylnymi drzwiami wejść do domu. Chodź tędy. chodź za mną. No? Na kuciaczka, chodź na kuciaczka. A właśnie, zapomniałbym, no. I tutaj na dół. Co ty? Co ty gadasz? Odkryłem tajną bazę. Tajne przejście do Narni. A jak się wychodzi z tej Narni? Tędy. Aha, no ale myślałem, że nas to gdzieś zaprowadzi, a nie z powrotem do ogródka. No nie, ale do domu, dobra, szybko. Dobra, słuchaj, czekaj. Ej, tutaj też jest ta wentylacja, chodź, sprawdzimy to, bo mieliśmy w sumie to sprawdzić, nie? Dokąd prowadzi, no? Tak, dokąd prowadzi ta wentylacja, chodź, wchodzimy do środka i teraz robimy to jak ninja. Jak myślisz, co jest na drugim końcu tego korytarza? Oby nie hagi-łagi. Tu jakiś... Oła, co się stało? Straciłem kontrolę nad sobą. O! No nie! Wyrzuciło cię poza dom? Wyrzuciło mnie do mojego pokoju. O nie. Wejdź tutaj, musisz tu wejść. Oj, rzuciłem tam mydłem. O, jesteś. A, to ta wentylacja była. Ja pierdzielę. Ale cel misji ukończony. Ale stary pułapkę zrobił na nas, żebyśmy specjalnie tutaj wlecieli. Ale jaki nasz był cel misji, co? Wrócić z pokoju. Chcieliśmy uciec z pokoju. Nie, chcieliśmy wrócić przecież, było wrócić do domu i wrócić do łóżeczka. Okej, ale ja gram Fortnite'a teraz na telefonie. O, no i tam gdzie jest Maciek, a ja sobie mogę w końcu pograć w mojego Fortnite'a, kulde, na telefonie. Dobranoc. 14,60. Fortnite. Tylko przycisz trochę to. Fortnite. Trochę cringe. Fortnite. Dobranoc, Maćku. No, czekaj, bo na lewo do kogo coś musisz powiedzieć. Powiedz coś do nich. Obserwują nas. Kto? Kto nas obserwuje? Jacy oni? Kto, że oni? No oni wszyscy. Ale kto? No... Ci. No wiesz. Maciek, ty coś brałeś? Nie, ale obserwują cię cały czas, czekają na twoją reakcję. I dzisiaj śpię w szafie w takim razie. Czuję się za bardzo obserwowany. Dobranoc, Maćku! A jeśli jeszcze dalej tutaj jesteście, to pamiętajcie, żeby zostawić mu łapkę w górę oraz subskrypcję. Bo inaczej wam naśla do łóżeczka. I tym krokiem cofam się i chowam. Pajo jajo.